Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał z cyklu Najlepsze komiksowe serie. Dzisiaj mam dla was Jean, sześciotomową, fenomenalną serię, za którą odpowiada John D. Foo oraz artystka o nazwisku Mereles. I cóż, no świetna pozycja z, dla mnie na pogranicza baśnia, tyś, Baśni Tysięca Jednej Nocy, ale tej zdecydowanie 18+, plus z mocnym nastawieniem na Użyjmy określenia erotykę. Będę wam już chciał je zaprezentować po kolei. Tutaj mi się w sumie udało to tak ułożyć. Z reguły zawsze mi się tak udało, bo wyciągam jest pudełek, czy tam z jakiś półek I, i tak po prostu mi się one układają, ale. Cóż chciałbym jeszcze powiedzieć tutaj na temat serii jeans. Przede wszystkim ja ją prezentowałem wcześniej w różnych tam formach. Nie wiem czy pojedynczo, tak jak wspominany i pokazywany wcześniej na którymś z materiałów, Blueberry, tak jak hmm, chyba jakaś jeszcze jedna seria, ale Jean po prostu teraz z racji, że mam chwilę, ponownie nagrywam. Mam nadzieję, że to światło gdzieś udaje mi się za dnia działać. Jako tako się sprawuje. I stwierdziłem, że Jin Wam pokazuje też w NKS w tej pełnej okazałości, więc będę po prostu każdy Tom's tak no, pokazywał, właśnie w taki oto sposób. Zobaczcie, jak to wygląda. Wydanie zawiera te dwa albumy. Ta okładka została zastosowana i tak jest praktykowane w każdym. Ja nie będę się jakoś specjalnie, fabularnie rozwijał odnośnie tych historii. Bardziej chcę się skupić tutaj na piękności prezentacji tejże serii, bo tak jak mówię, materiały z akurat tego tytułu na pewno u mnie znajdziecie. Ale. Patrząc na to wszystko, ja tutaj troszkę nie wiem, dlaczego miałem dziwne odczucia, że widziałem Milomanarę. To jest tak na. No pograniczu gdzieś tego. Przede wszystkim e, niesamowicie pięknie przedstawiona historia, tak jak mówię, właśnie Tysiąca Jednej Nocy. Mamy tutaj faworytę, która jest babcią, o ile dobrze pamiętam, naszej głównej bohaterki I dzieje się to w dość nietypowy sposób, gdyż akcja ma e, przedstawioną historię na przestrzeni wielu e, wielu lat, wielu pokoleń, w różnych e, odstępach czasowych dzieje się i przyznam szczerze, naprawdę fajnie i sprawnie to wyszło. Przede wszystkim mówię, Przesiąknięta erotyzmem i namiętnością, historia czarująca, magiczna na swój sposób, dająca, nie ukrywam, sporo satysfakcji z czytania, nie tylko ze względu na to, co w przypadku komiksów jest najważniejsze, czyli doznań wizualnych, oprawy wizualnej, ale też i ciekawej fabuły. Tutaj, tak jak mówię, ten pierwszy, przeważnie pierwszy tom jest... Pokazywane i tak jak widzimy, opisy zawsze też będziecie widzieli, jakie tutaj tytuły zostały zawarte w tych, nazwijmy to takich podwójnych, chyba nie wiem czy w jednym nie ma trzech, w wydaniu zbiorczym. No ale tak jak mówię, wygląda to fenomenalnie tak jak widzimy. Historia, mocno też i miłosna, pokazująca nawet to, że kobieta może wręcz w diaboliczny sposób wielbić, nawet bym powiedział, inną kobietę. W to wszystko oczywiście też wplątany jest mąż. Dzieje się to też na przestrzeni tych tak wspomnianych lat różnic kulturowych, bo ten związek, ten magiczny taki trójkąt, który tutaj jest pokazywany w tych retrospekcjach, w tych latach wcześniejszych przed tym, co nasza bohaterka chce odkryć troszeczkę historii związanej ze swoją babcią tak naprawdę i jej spuścizną, która tam została pozostawiona i, i, I naprawdę fajnie tutaj to zostało pokazane. To jest taka historia, która się nie spieszy, która pozwala nam na zatrzymanie się w momentach uniesienia, w momentach, kiedy jest troszeczkę więcej akcji i jest bardziej niebezpiecznie. Ale cały czas gdzieś czujemy ciepłotę i przyjemność z głęboką jednocześnie satysfakcją, która pochłania nas, kiedy poznajemy te wątki związane z naszą główną bohaterką i chęcią tych przygód, wszystkich, które ona odbywa, aby móc dojść do tego finalnego, nazwijmy to, skarbu, jakim jest odnalezienie tego, co pozostawiła po sobie jej babcia. Więc naprawdę sprawdziło się to dobrze. Tutaj jesteśmy już na półmetku i jak widzimy w tym wypadku, akurat właśnie są trzy tytuły. I tutaj też teoretycznie pierwszy, ale od drugiej strony prawda, został dodany nam do tej serii. Ale myślę, że to Wam chyba nie będzie przeszkadzać. Ale tak jak mówię, świetna sprawa. I tu czym dalej w las, tym jest bardziej ciekawiej, nieprzewidywalnie ocieramy się o afrykańskie klimaty i wręcz tczenie jakiś kult taki, który widzicie tutaj, jak to wszystko wygląda. Trochę nawet tak bym powiedział niepokojąco, ale sprawdza się to cały czas bardzo dobrze i czyta się bardzo dobrze. Tutaj myślę, że nikt absolutnie nie będzie na to narzekał. Tutaj też, nie, tu nie, tu mamy też tylko dwa tomy przedstawione, czyli też ten pierwszy jest, ale powiem Wam, że zaraz w ostatnim, którym będę Wam pokazywał, też dwa. Czyli dobrze, pamiętałem, że tylko w jednym z nich jest właśnie trzy tytuły i jest to ten czwarty. A Tutaj, tak jak no, sami widzicie, obłędne, piękne, przepiękne rysunki, naprawdę, które niesamowicie oddają klimat tej historii, która no, czyta się jak taką powieść, baśń z pogranicza erotyki i, i takich przygód, lekko niekiedy awanturniczych, ze skarbem oraz miłością i ogromną namiętnością w tle. Więc. Naprawdę bardzo fajnie tutaj to wyszło i przyznam szczerze, że no, Jean jest jedną z fajniejszych historii, na pewno jeśli mówimy o te wydawane przez Scream. Ma w sobie taką unikatowość, i to jak wielkie poświęcenie może być e, wnuczki, aby móc odzyskać czy dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat swojej babci. No, piękna kobieta bądź co bądź, która jest tutaj zmienną. W różnym słowa stopniu tego znaczenia, ale nie chcę wam mówić o co chodzi i jak wiele poświęca oraz te tak słynne znane dzwoneczki, które są tutaj wymagane do pewnej rzeczy, ale nie chcę wam mówić. Więc tak moi kochani się prezentuje dżin. Zachęcam was do zapoznania się, gdybyście mieli taką ochotę i możliwość. Nie wiem jak teraz z dostępnością, ale chyba jeszcze powinny być do kupienia. Także polubcie ten materiał, bardzo mi zależy na tym, oczywiście, skomentujcie, udostępnijcie. Będzie mi bardzo miło, żeby więcej osób miało informację o tym, że Jarek z Lubią Komiksy coś takiego robi m.in. dla Was. Bardzo mi na tym zależy i oczywiście Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Więc trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.